Pałac w Żaganiu, powszechnie znany jako Pałac Talleyrandów, rozpoczynał historię w roku 1627, kiedy to księstwo żagańskie nabył książę Albrecht Wallenstein, głównodowodzący wojsk austriackich w trakcie wojny 30-letniej. W roku 1630 rozpoczęto budowę pałacu projektu architekta włoskiego Vincenzo Boccacci. Pałac stanął na miejscu dawnego zamku, który wtedy był w ruinach. Z początku prace postępowały bardzo szybko. Wykonywali ją pracownicy najemni i pańszczyźniani. Do tego stopnia korzystano z ich siły i głównie z podatków, że mieszczanie żagańscy i okoliczni chłopi wnieśli protest do samego cesarza Ferdynanda II. Już w roku 1634 stanęły parter i część pierwszego piętra, ale w tymże samym roku Albrecht Wallenstein zginął z rozkazu Ferdynanda II. Po tej dacie ustały prace przy budowie pałacu aż do momentu, kiedy w roku 1646 nabył księstwo książę Wacław Lobkowicz. Około roku 1670 rozpoczęto budowę, albo może dalszy ciąg budowy pałacu, przy czym przedstawiono nowy projekt. Pierwszy projekt Jerzego Springera nie został przyjęty, a drugi Antonio della Porte, architekta włoskiego, przeszedł i w roku 1670 rozpoczęto budowę albo kontynuację poprzedniego pałacu. Prace jednak nie postępowały na tyle szybko i z czasem ustały, a to z tego powodu, że książę Lobkowicz ani jego rodzina nie odwiedzali Żagań, albo czynili to bardzo rzadko. Sytuacja uległa zmianie, gdy w roku 1786 księstwo żagańskie nabywa książę kurlandzki Piotr Biron za sumę bagatela 1 000 000 talarów. Opracowany nowy projekt budowy pałacu, jego autorem był architekt berliński Christian Walenty Schulze. Lata 1792-96 to intensywna budowa pałacu i wtedy pałac uzyskał swój ostateczny kształt. W roku 1842 właścicielką pałacu zostaje Dorota Talleyrand-Périgord, najmłodsza latorość Piotra Birona. Pałac i w ogóle dwór żagański staje się wtedy jednym z bardziej znanych w Europie, a to za sprawą, że przebywali w nim znakomitości tamtego czasu, wybitni artyści, dyplomaci i politycy. Postacią barwną, zasługującą na epicki opis życia i jej epoki, jest niewątpliwie księżna Dorota Talleyrand-Périgord, znana także w historii jako księżna Dino. Dorota urodziła się w Berlinie 21 sierpnia 1793 roku jako czwarta córka Doroty Biron, księżny kurlandzkiej, i Piotra Birona, księcia kurlandzkiego i żegańskiego. Ojciec urodzenie córki skwitował krótko: to jest córka mojej żony. Współcześni małą Dorotę nazywali często ta mała Batowska. Wyjaśnienie jest następujące. Księżna kurlandzka Dorota wprawdzie rodziła córki w związku z księciem, ale że różnica wieku między nimi wynosiła niemal 40 lat i do tego głośne były jej afery miłosne,
Wątpliwości na dworze książęcym nie były bezpodstawne. Tajemnicą Poliszynela było, że w tym czasie jej sypialnię odwiedzał Aleksander hrabia Batowski, przystojny Polak pełniący często nieformalne misje dyplomatyczne na dworach europejskich. Gdy mała Dorota dorastała, Piotr Biron był już księciem żagańskim. Młodzieńcze lata Dorota spędziła w Berlinie. Wtedy też była bliska związku małżeńskiego z Adamem Czartoryskim, lecz sprzeciwiła się temu polska rodzina książęca. W wieku 16 lat Dorota wyszła za mąż za Edmunda Talleyranda Périgord, bratanka wybitnego męża stanu ówczesnej Europy, ministra spraw zagranicznych Francji, Karola Talleyrand Périgord. Ślub odbył się we Frankfurcie nad Menem 22 kwietnia 1809 roku. Młoda para zamieszkała w Paryżu, w pałacu Matignon. Edmund nie miał czasu dla żony, małżeństwo było nieudane, po 13 latach skończyło się rozwodem. Dorota już w trakcie małżeństwa związała się ze stryjem, sławnym Karolem Talleyrandem. Towarzyszyła mu na kongresie wiedeńskim w latach 1814-1815, gdzie Talleyrand reprezentował interesy Francji. Młoda, piękna i rozumna Dorota miała wówczas 21 lat, polityk 60. Ta przyjaźń i miłość trwała do końca życia Talleyranda, to jest do 1838 roku. Dzięki staraniom wybitnego polityka Dorota w 1817 roku uzyskała tytuł księżnej Dino. Tytuł związany był z niewielką wysłą w Zatoce Neapolitańskiej we Włoszech. Księżna Dino nie stroniła od romansów. Głośny w Europie był jej związek z hrabią Karolem Klamem, Czechem, związanym krwią z Habsburgami. Po śmierci Talleyranda Dorota opuściła Francję. Po krótkim pobycie w Berlinie przyjechała najpierw do Zatonia, a po śmierci siostry Wilhelminy w 1842 roku otrzymuje lenno księstwa żagańskiego. Ostatni romans księżna Dorota miała z Feliksem księciem Lichnowskim, dziedzicem olbrzymich dóbr na Śląsku i Morawach. W pałacu żagańskim bywali wielcy tamtych czasów: Aleksander von Humboldt, Wiktor Hugo, Ferenc Liszt, Ryszard Wagner, a z władców gościli car rosyjski Mikołaj I, król pruski Fryderyk Wilhelm IV, Artur Wellington i wielu innych. Zmarła 19 września 1862 roku. W następnych latach Pałac Żagański był modyfikowany. W latach 1898-1900 przeprowadzono szerokie prace związane z betonowaniem fundamentów. W tym czasie założone zostały nowe żelbetonowe stropy pod piwnicami dolnej kondygnacji i ceglane sklepienia. W pierwszych latach XX wieku przeprowadzono generalną restaurację wnętrz pałacowych. Po roku 1945 część pałacu użytkowana była przez pewien czas przez Powiatowy Dom Kultury. W latach 1960-83 podjęto prace budowlane związane z adaptacją obiektu na cele społeczno-kulturalne. Od 1983 roku, kiedy obiekt oddany został w całości do użytku, mieści się tu Dom Kultury, Żagański Pałac Kultury, a ponadto Miejska Biblioteka i Sala Ślubów.